Siema, siema. W tym filmiku będę mówić o koronawirusie i epidemiach ogólnie. I jest to ogólnie filmik trochę bardziej zaawansowany dla tych, którzy już znają się na prawie przyciągania na podstawach spirytualności, duchowości i fizyki kwantowej, wszystkich tych rzeczy, które wytłumaczyły nam to, że na czym cały wszechświat polega, czyli to, co dajemy od siebie, to do nas przychodzi. Czyli jeżeli żyjemy w strachu, żyjemy w negatywności, to przychodzą różne choroby i problemy i tak dalej. Jeżeli jesteśmy pozytywni i robimy dobre rzeczy, staramy się o siebie i tak dalej, medytujemy, wszystko, to wszystko w naszym życiu układa się super, jesteśmy zdrowi i tak dalej. Więc jak to mówi słynny Abraham Hicks, najgorszym wirusem jest strach. I to zaraz wytłumaczę, dlaczego tak jest i o co tutaj chodzi. W filmiku wytłumaczę także, czym jest lek właściwy na chorobę koronawirusową, który jest bardzo banalny i każdy ma do niego dostęp i każdy sobie może wręcz sprawdzić sam na sobie. O tym, dlaczego koronawirus, czemu pandemia się zaczęła i akurat czemu w Chinach i dlaczego skończyła się, gdy zaczęła się wojna Rosja z Ukrainą. A więc od czego by tu zacząć? Może zacznę od tego, że wszelkie pandemie i takie rzeczy, plagi różne, są znane od wieków i to są normalne rzeczy, że gdy przychodzą gorsze czasy czy coś takiego, to pojawiają się jakieś wielkie problemy, wojny i tak dalej. W tych czasach to może nie są aż na tyle co wojny, ale problemy bardziej dezinformacja, w czym właśnie internet jest problemem, ludzie rozsiewają mnóstwo dezinformacji. Jak wiadomo, media straszą nas wszystkim, czym się da. Media, telewizja jest najgorszą rzeczą, która ma na nas najgorszy możliwy wpływ, jaki można odnotować, ponieważ mówi się tylko o negatywach, o negatywnych rzeczach, sieją strach i tak dalej, tylko po to, żeby... oczywiście to nie ich wina, każdy chce zrobić jakoś pieniądze na sensacji, a tego ludzie poszukują najbardziej, ale ludzie nie są świadomi tego, że to najbardziej im szkodzi. Powinno się mówić tylko o pozytywach, z negatywów wyciągać tylko szybkie wnioski i iść dalej do przodu i żyć pozytywnie. A więc, jak już powiedziałem, media są powodem każdych plag. Czego dowodem już jest to, że kiedyś wszelakie pandemie były tylko lokalne. Nie było czegoś takiego, że na całym świecie jest pandemia. Dlatego pandemia rozniosła się na cały świat, ponieważ była rozniesiona poprzez internet i telewizję, wiadomo. I gdyby media nie straszyły cały czas o pandemii i tak dalej, to bardzo szybko by problem zniknął. Więc tutaj od razu samo nasuwa się odpowiedź na to, dlaczego epidemia skończyła się dokładnie, gdy zaczęła się wojna rosja-ukraińska. Dlaczego? Ponieważ media znudziły się gadaniem już o tych zarażeniach i tak dalej. Ludzie także się tym znudzili, wszyscy się tym znudzili, wszyscy mieli tego dość. Więc przyszła nowa sensacja, wojna. Gadamy o wojnie. Ludzie odwrócili swoją uwagę od koronawirusa. I na tym właściwie działa zasada medytacji, odwrócenie jakby uwagi od negatywów, odwrócenie od uwagi od problemu. Jeżeli odwrócimy uwagę od danego problemu, to ten problem w końcu zniknie. I o mało rzeczywiście pandemia zniknęła. Oczywiście to nie jest takie proste, jak wiadomo, przeróżne pandemie już od wielu lat, od dziesiątek lat się powtarzały i będą się powtarzać tak długo, dopóki ludzie nie zrozumieją, że to nie wirus powoduje te wszystkie choroby, tylko strach. I zwyczajnie tłumaczą to nowoczesne dziedziny właściwie medycyny, czyli psychobiologia, na przykład biopsychologia,
Różne są nazwy, psychosomatyka i tak dalej. Są to rzeczy znane od tysięcy lat na wschodzie, ale niestety jeszcze nie u nas. I tak właśnie na przykład z przekazów Abrahama Hicksa mówi się, że strach jest najgorszym wirusem, ponieważ strach właściwie powoduje chorobę wirusową, ale nie wirus jest powodem. Przy okazji wytłumaczę, jak psychosomatyka tłumaczy właśnie powody choroby. Czyli nasz organizm jest elektrycznym systemem. Jeżeli walniemy się łokciem gdzieś o jakiś kant, to możemy poczuć takie mocne porażenia jakby prądem. A to dlatego, że nasz system nerwowy przesyła impulsy elektryczne i mamy w sobie tak na serio bardzo dużo prądu. I jeżeli, jak mówi prawo atrakcji i wszystkie te rzeczy, o których wspominam, każda choroba jest spowodowana tylko i wyłącznie negatywnymi emocjami, które gdy przedłużają się dłużej, pojawia się gorączka, ból. I to jest objaw spięcia nerwowego, na które ciało reaguje, produkując śluz, flegmę, czy tam ropę, różnie to się nazywa. Najlepiej to widać po pryszczach na przykład. I ciało, jeżeli wyleczy się problem, to wszystkie, wyleczymy ten problem psychologiczny, to ta flegma znika i tak dalej. Ale jeżeli problem dalej istnieje, to ta flegma jakby zasycha i kamienieje i to jest właśnie guz zwany rakiem. A w przypadku płuc po prostu dusimy się tą flegmą. Ona po prostu... to jest właściwie cały problem tej choroby koronawirusowej, którą ja zażyłem także i mało się nie udusiłem, ponieważ byłem w takim strachu, ponieważ już mówiłem o tym w innych filmikach, ale zdarzyły się dwie straszne rzeczy, których się bardzo bałem w moim życiu. I tak długo się dusiłem, szczególnie w niektórych momentach, które przypominały mi ten problem, że mało nie zjechałem. Na szczęście dość prędko pozbyłem się tego strachu, ponieważ ten problem po prostu odszedł i problemy z płucami, z duszeniem się zniknęły od razu, ale jakim cudem przeżyłem? I tutaj właśnie jest informacja o tym, co jest lekiem na koronawirusa, czyli cokolwiek, co niweluje strach. Ja wtedy dużo medytowałem, ale ponieważ problem był dość wielki, a zawsze lubiłem na przykład sobie wypić piwo, to zauważyłem, że wieczorem wypijając sobie parę piwek, całkowicie duszenie odchodziło, cały problem odchodził, ponieważ piwo uspokajało mnie i to mi pomagało, ale oczywiście nie mogłem tak cały czas żyć, więc pomimo tego, że miałem tabletki, które uspokajają na receptę, które kiedyś miałem dawno przypisane, gdy miałem wielkie problemy z nerwicami, więc zacząłem używać tych tabletek i te tabletki pomogły mi całkowicie jakby przeżyć tą sytuację, aż problem odszedł i już nie potrzebowałem nawet tabletek. Więc czym jest lek na chorobę koronawirusową? Cokolwiek, co powoduje uspokojenie. Oczywiście nie każdy może zażywać jakieś tabletki. Niektórzy się boją tabletek, niektórzy się boją alkoholu, niektórzy się boją czegoś tam. Ale cokolwiek, co wiemy, że nas uspokaja, to powinno się robić. A przede wszystkim odejść od problemu, przestać oglądać tą telewizję, przestać się interesować negatywnymi rzeczami, zacząć robić tylko pozytywne rzeczy. I tak w serialu Breaking Bad, gdzie główny bohater miał raka i miał dane, lekarze mu dali parę miesięcy. On zaczął robić coś, co uwielbia i kierował się swoją jakby pasją, co trochę było dziwne w tym filmie, ale jego pasja znaczy się, ale całkowicie rak zniknął. No i to jest właśnie taki dowód, których są właściwie setki,
Każdy sobie może sam to przetestować. Na przykład dużo, na przykład jeżdżę na rowerze ekstremalnie i skaczę na hopkach i gdy widzę, że nie wyląduję, to od razu czuję gorąco w płucach. To jest to spięcie nerwowe. I za chwilę po prostu otrząkam flegmę, która właśnie powstała, żeby zgasić w płucach to spięcie nerwowe. Więc to jest taki super szybki przykład tego, jak właśnie strach afektuje nasze płuca. Dobra, więc wirus ostatecznie jest pozostałością po bakteriach i innych ustrojstwach, które zjadają tą flegmę właściwie, bo ona, organizm ją właściwie nie tylko, możemy ją oczywiście odkrztusić, ale organizm może zniwelować sam. Mogą w tym pomóc bakterie i wirusy, właśnie są pozostałościami po tym wszystkim. I doktorzy oczywiście, którzy badają tylko i wyłącznie zewnętrzne rzeczy, a nie patrzą się w ogóle na psychikę, która powoduje wszystkie problemy. Więc oni jakby badają i obserwują tylko symptomy. Nic więcej, więc nic dziwnego, że oni widzą wirusy. Nic dziwnego, że większość ludzi, która testem wykryto im wirusa, wcale nie wpadli w żadną chorobę, bo oni po prostu byli w strachu przed pandemią i tak dalej, ale nie bali się na tyle, żeby ciało nie dało sobie rady i tak dalej i po prostu szybko się wyleczyli, ale mieli jednak wykrytego wirusa, czyli po prostu końcowe już objawy po prostu tego, że był silny strach. Dobra, no i dlaczego pandemia się zaczęła? No to chyba logiczne, no Chińczycy najbardziej obawiali się jakichkolwiek wirusów już od dawna. Oni już przynajmniej od 10 lat przed pandemią koronawirusa chodzili wszyscy w maskach po całej planecie, na wszystkich lotniskach ich było widać i tak dalej. Ja tego nigdy nie rozumiałem, po co oni w tych maskach chodzą, dopiero potem zrozumiałem, że oni się tak po prostu boją wszystkich chorób i tak dalej. Bo żyją też w najgorszych warunkach, żyją po prostu pouciskani i tak dalej, nie mają w ogóle przyrody, niczego, żadnego zdrowia ani tak dalej. Więc mamy podkreślone wszystko, skąd się wziął koronawirus, do czego się niby skończyła pandemia. No i oczywiście, dopóki media nie zrobią z tym porządku, dopóki ludzie nie przestaną oglądać negatywnych mediów, bo jest też wiele pozytywnych mediów, dopóki nie rozszerzy się ta wiedza, która właściwie mówi o tym, czym jest wirus na serio i że nie ma się do czego bać, to do wtedy będą cały czas powstawać nowe wirusy, które są tylko i wyłącznie symptomem i ludzie cały czas będą się bać, aż po prostu chyba, nie wiem, aż się chyba znudzą i to będzie koniec jakichkolwiek chorób i tak dalej. Dobra, to wszystko na ten temat w tym filmiku. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę walić komentarze i jak Ci podobało, to lajkować i subskrybować. Dzięki, cześć i do następnego filmiku.